poczta w wielkopolskim Żelazkowie musiała pilnie zostać zamknięta. Przeprowadzony test na jednym z pracowników dał wynik pozytywny, potwierdzając tym samym zarażenie koronawirusem. Pozostałe osoby zostały pilnie objęte domową kwarantanną. Wiadomo, czy mężczyzna miał kontakt z klientami. Poczta z Żelazkowa nie jest pierwszą w województwie wielkopolskim, u której pracownika potwierdzono zarażenie koronawirusem. Po zamknięciu oddziału konieczne było przekierowanie obsługi klientów do innego punktu. Pozostali pracownicy zostali objęci domową kwarantanną, a dotychczas nie jest pewne, czy któraś z 7 osób również jest zarażona koronawirusem. Poczta pilnie zamknięta po potwierdzeniu COVID-19 u jednego z pracowników o zamkniętej placówce pocztowej z Żelazkowa informuje Polsat News, któremu szczegółowych informacji udzieliła rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej, Justyna Siwek. Wiadomo, że zarażony mężczyzna nie miał bezpośredniego kontaktu z klientami, ale kwarantanną trwającą do 27 kwietnia zostali objęci również pozostali pracownicy. Tuż po zamknięciu poczta została zdezynfekowana, nie poinformowano jednak, czy współpracownicy zarażonego zostali poddani testom oraz jak duże istnieje ryzyko, że w przypadku kolejnej osoby chorej zarażeni mogli zostać również klienci. Urząd pocztowy w wielkopolskim Żelazkowie w powiecie kaliskim został zamknięty. Przyczyną jest wykrycie koronawirusa u jednego z pracowników. Mamy jeszcze przypadek zakażonego pracownika w Pyrzowie, ale tam placówka jest już czynna, informuje rzeczniczka Poczty Polskiej, Justyna Siwek, dodając, że obsługę klientów realizują urzędy pocztowe w Blizanowie, Stawiszynie i Kaliszu. Dwa. Wśród placówek pocztowych najgorzej przedstawia się sytuacja punktu mieszczącego się w Krakowie, gdzie koronawirusa zdiagnozowano u listonosza z Płaszowa. Poinformowano, że mężczyzna do momentu wykrycia wirusa mógł obsłużyć nawet ponad 3,5 tysiąca osób. Wiadomo, że listonosz czuje się dobrze, a zarażenie COVID-19 przechodzi bezobjawowo, najprawdopodobniej zaraził się od swojej żony. Źródło: Polsat News.